Może warto teraz, po tym co zostało do tej pory powiedziane, przyjrzeć się przyczynom tego konfliktu. Pierwszą z, ta, z, z takich przyczyn jest właśnie ta dwoistość spojrzenia i tak, tak diametralnie różnego spojrzenia. Tak jak powiedziałem wcześniej, tam gdzie jedni widzą chorobę. I zaburzenie tożsamości płciowej. Drudzy widzą normę i zdrowie. Obydwie grupy wytaczają działa argumentów, boksują się, prowadzą wojny, uprawiają szermierkę. Uproszcza, uproszczając to wszystko, trzeba powiedzieć, że istnieją dwie rozbieżne wizje człowieka: dwie wizje zdrowia, dwie wizje tożsamości. Konflikt rozgrywa się u samego źródła, na płaszczyźnie antropologicznej. Dwie sprzeczne ze sobą wizje człowieka, czyli taka, takie rozszczepienie. I to jest, według mnie, tym, tą główną przyczyną tego, że nie możemy znaleźć jakby wspólnego mianownika. I co zrobić, aby ten wspólny mianownik znaleźć? Myślę, że to będzie poruszane w dalszych. Refleksjach. Co jeszcze generuje te, te, te przyczyny, czy rodzi przyczyny konfliktu? Na pewno brak empatii, jakiegoś, yy, jakiejś wrażliwości, wyczulenia na, na ludzką yy, godność, czy, czy na ludzką inność yy, yy, na pewno to, to nie sprzyja, to zamyka. To zamyka we wszystkich relacjach, kiedy człowiek. Jakby ukrywa swoją empatyczność, albo boi się tej empatyczności pokazać, bo, bo co by się wydarzyło potem, jakbym opowiedział o, o tym, że, no, że chyba rozumiem kogoś, kto ma inne poglądy. Tak, brak empatii, to zapewne jest przyczyną też konfliktów. Brak wiedzy, wiedzy z zakresu antropologii, prawda, psychologii, terapii, a także teologii. Możemy czasami poruszać jakby po, po, po płaszczyznach, Tu warto może się zatrzymać na taką kwestię tej etiologii istoty homoseksualizmu. Są też różne podejścia. Jedni twierdzą, że, że homoseksualizm jest endogenny, czyli pochodzi jakby z wnętrza. Jest tak, tak że człowiek rodzi się z tą skłonnością a z kolei inni twierdzą, że jest egzogenne, że pochodzi ze środowiska, że to właśnie wygenerowało wychowanie, może pierwszych lat, nie wiem, u chłopców deficyt e, ojca, brak ojca, e, u dziewczynek, nie wiem, to takie wielkie uproszczenie to, co mówię, e, brak, brak matki, że te wzorce trzeba skądś e, czerpać, więc czasami czerpie się z tego, kto jest najbliżej, no różne są podejścia, więc nieznajomość czy jakby niejasność, wspólna niejasność tej etiologii powoduje też te, te, te konflikty, te przyczyny tych, tych konfliktów. Że nie znamy etiologii, czyli nie znamy przyczyny, czyli czy, czy rodzi się pytanie, czy wiemy w takim razie, jak leczyć, jak nie znamy przyczyny. Właśnie to jest bardzo, bardzo złożony problem. I tak jak mam takie wrażenie, że jak im dalej w las, tym więcej drzew. I to tak jak w kosmos, jak się patrzy z Ziemi, to się wydaje to takie wszystko do ogarnięcia, jak się leci w przestrzeń kosmiczną, albo ma się dobry teleskop, czy, 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 czy dobry sprzęt do obserwacji, no to widzimy bezkres, bezkres z tego, co z, 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 z słyszałem. Dzisiaj możemy zaobserwować wszechświat na odległość 13,5 miliarda lat świetlnych. Tyle możemy zobaczyć. A co jest dalej? A w ogóle wyobrazić sobie 13 miliardów lat świetlnych? Podobnie jest, myślę, że z wieloma kwestiami, gdy patrzymy płasko, to widzimy tak płasko, patrzymy z jednej perspektywy, ale gdy spojrzymy z różnych stron, to, to zaczynamy widzieć bezkres. I on nas też y, 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 uczy czegoś, jakby pokazuje, że to my jesteśmy mali, a nie ta kwestia, że, że nie możemy czegoś zaszufladkować, bo, bo dotykamy godności osoby ludzkiej. I, i, a to o, osoba ludzka jest tajemnicą niezgłębioną, my tylko dotykamy tej tajemnicy. My człowieka y, możemy poznawać, my nie możemy powiedzieć y, w czasie dokonanym, o, że, że, że po prostu poznaliśmy w czasie przeszłym, że, że poznaliśmy człowieka. Myślę, że przyczynami, jeszcze które pogłębiają, czy, czy, czy rodzą w ogóle ten konflikt, ten spór, to napięcie, jest też lęk. Lęk, któremu na imię co będzie, kiedy mm, będę musiał uznać niektóre argumenty strony przeciwnej, co się wtedy wydarzy, co, że okaże, że nie miałem racji, albo że coś y, mm, oddałem stanowisko, albo wycofałem się. Taki lęk, y, który jest dosyć irracjonalny, ponieważ w tym wszystkim powinna nam y, y, przyświecać lampa poszukiwania prawdy. Co jeszcze, tak szukam w pamięci tych wypowiedzi ludzi, co jeszcze jakby generuje przyczyny konfliktu. Znaczy na pewno przeciwstawne działania, jak ludzie przeciwstawnie działają: jedni to, drudzy tamto. Ktoś zaatakuje, to ktoś odpowie. Takie działania na, na płaszczyźnie prawnej, społecznej, kulturowej, religijnej ktoś tak, to my tak. Ktoś zawiesi flagę tu, to my zrobimy tak. Ktoś powie słowo, to my powiemy drugie słowo. I ta jakby debata odbywa się czasami na ulicy. Jest to taki czasami krzyk rozpaczy jednej i drugiej strony. Myślę, że nadszedł czas do takiej bardzo głębokiej, merytorycznej dyskusji w poczuciu jakiejś szacunku, siadamy do stołu, każdy przedstawia spokojnie, przemyślane swoje argumenty, dyskutujemy. Emocje oczywiście też są taką przyczyną. One towarzyszą bardzo mocno. To jest bardzo ciekawe, że właśnie tej kwestii towarzyszą aż tak wielkie emocje, że, że na tych ulicach jest czasami niebezpiecznie, że wszystko się może wydarzyć. Jak się nieraz ogląda takie relacje, to, to człowiek jest pełen obaw o, o drugiego człowieka, żeby się tam nic nie stało, żeby, żeby nikomu nikt y, krzywdy nie zrobił. Radykalizm w pewnych poglądach jest, jest też bardzo y, niebezpieczny. Może być przyczyną y, pogłębiania konfliktów. Radykalne spojrzenie, y, takie zabetonowane myślenie, jednoznaczne y, albo przekazywanie pewnych treści w sposób taki bezduszny. Teraz powiem rzecz bardzo trudną, y, ale też bardzo ważną gdyby zacytować komuś tak w sposób bezduszny Pismo Święte, to można człowieka zabić. Dlatego taki bardzo potrzebny był ten długi wstęp o godności człowieka. Jest taki cytat w Piśmie Świętym, który mówi o tym, że mężczyźni, którzy współżyją ze sobą, niech się nie łudzą, nie odziedziczą Królestwa Bożego. I teraz takim tekstem y, y, przecież y, biblijnym można człowieka Zabić niemalże. To co, to yy, załóżmy, jest ktoś, kto, kto walczy, nie chce yy, tak żyć, yy, podnosi się, upada, i to nagle słyszy takie słowa. I co on ma pomyśleć o sobie, że jest odrzucony przez Boga? Dużo młodych ludzi yy, tak się czuje, yy, o, o, odrzuconych, yy, bo, bo ktoś yy, ma wyuczoną naukę i ją podaje. To tak jakby, nie wiem, przepraszam za porównanie, dziecko yy, noworodka karmić kiełbasą. To przecież kiełbasa nie jest czymś złym. Jest, jest smaczna, ktoś może się zajada kiełbasą, ale nie ten czas i miejsce, żeby karmić teraz. Bo można to dziecko zabić takim pokarmem. Trzeba mu dać mleko, trzeba je wziąć na ręce, przetulić, stworzyć więź, relację głęboką z tym człowiekiem. Myślę, że takim jeszcze kolejnym elementem, który pogłębia, czy wręcz tworzy, rodzi ten konflikt, jest takie doświadczenie krzywdy, której człowiek doznał od innych, zamknął się na kogoś, nie chce wchodzić w dyskusję, chce radykalnie walczyć w obronie swoich wartości. To też trzeba bardzo uszanować. Jakaś, nie wiem, doświadczenie dyskryminacji na tej najgłębszej płaszczyźnie człowieczeństwa, narzucania też poglądów. Także gubienie konkretnego człowieka w tej całej debacie, w tej całej dyskusji, którego kwestia do, dotyczy. Tak jak ktoś w tej dyskusji rozmawia, tak jak ja wtedy zostałem jakby wciągnięty w taką dyskusję, gdzie, gdzie rozmawialiśmy o hipotetycznym człowieku, takim rysowaliśmy obraz człowieka, który tak naprawdę nie istnieje, bo istnieje zawsze konkretny człowiek, konkretna osoba. I kiedy sprowadziliśmy to na ziemię, do konkretnego człowieka i konkretnej osoby, że to jest na przykład moje dziecko, to kwestia się zmienia, kiedy chodzi o osobę, którą kocham. A chrześcijaństwo tak uczy, że kocha wszystkich. Chrześcijaństwo jest miłością człowieka. Tego nas nauczył Bóg. Bóg nauczył nas kochać człowieka. I nie tylko tego człowieka, który nie ma problemów. Zresztą takich ludzi nie ma. Tylko tych, którzy mają problemy, i mają je wielkie i ogromne nieraz. Tak naprawdę to człowiek jest drogą Kościoła. Jeżeli odrzucilibyśmy nawet jednego człowieka, to, to czymże byłby Kościół? Właśnie jakże łatwo człowieka zranić, a jak trudno go uleczyć, jak łatwo zerwać z nim więzie, jak trudno zbudować. Tak, człowiek jest drogą Kościoła. Od tego nie ma odejścia. Jeżeli byśmy yy, przekreślili jakiegokolwiek człowieka, to już przegraliśmy.